Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysztof i witam was bardzo serdecznie w pierwszym materiale z kariery menadżera Lechem Poznań na moim kanale. Tak jak mówię, dziś zaczynamy, wznawiamy konkretnie Ekstraklasę z racji tego, że większość lig zawiesiła swoje ligi. Ja postanowiłem wznowić tutaj Ekstraklasę i zaczynamy właśnie karierę Lechem Poznań. Zobaczymy, dokąd uda mi się poprowadzić Lecha. Może jakieś mistrzostwo zobaczymy, europejskie puchary, takie będziemy tutaj mieli cele. Jak widzicie, sukces krajowy najwyższy, czyli tutaj proszą nas o mistrzostwo, średni międzynarodowy, ekspozycja marki średnia, finanse średnia i rozwój młodzieży wysoki, także nie są to jakieś trudne wymagania, ale zobaczymy, które z nich uda mi się tutaj spełnić. Oczywiście mam nadzieję, że jeszcze zanim rozpoczniemy tą karierę, to zostawicie pod tym filmem jak największą ilość łapeczek w górę. Nowe osoby, jeśli pojawią się na kanale, zasubskrybują go takim czerwonym przyciskiem pod filmikiem. Oczywiście dajcie również znać w komentarzu, co sądzicie o karierze menadżera na moim kanale. Jakie tutaj transfery byście polecali, a ja już nie przedłużam. No i lecimy z tą karierą. No to zaczynamy tą karierę menadżera. Nie wspomniałem wam jeszcze tutaj wcześniej, że będzie to kariera symulowana, także zaproszenie na turniej przedsezonowy, zobaczmy, przejść do zaproszenia, które tutaj opłacalne jest najbardziej, 1 600 000 to nie, weźmiemy tutaj ten europejski puchar narodów, miejsce i poziom trudności, Szwajcaria, dwie gwiazdki, jak najbardziej wybieramy tą ofertę, prawie 2 miliony do zgarnięcia, no i zobaczymy co uda nam się właśnie w tym turnieju osiągnąć. Turniej towarzyski przed rozpoczęciem sezonu. No i zobaczymy, czy coś ciekawego właśnie osiągniemy tutaj. Zaczynamy tutaj pierwszy mecz z Lugano. Zobaczmy, kogo mamy tutaj jeszcze w grupie, bo jest Le Mans FC i Blackpool. O, proszę bardzo. Przeczekajmy jeszcze tutaj jakieś wiadomości w biurze powiadomienia. Co my tu mamy? Co sugestie w kwestii wyboru kapitana? Wybrane nam się Pedro Tiba dostał paskę kapitana. Proszę bardzo. Europejski Puchar Narodów. Rozumiem doskonale, że cały sztab szkoleniowy, wszystkie piłkarze macie za sobą bardzo trudny i wyczerpujący. Tym bardziej doceniamy, że zgodził się pan. Dobra, ok. Okno transferowe już jest otwarte. No i dobrze. Nasza wizja i oczekiwania. Bardzo się cieszymy z możliwości współpracy z panem. Ja też się cieszę. Sukces krajowy. Jak dobrze zespół radzi sobie w lidze i krajowym pucharze. Rozwój młodzieży. Jak wygląda rozwój już... To dobra. Asystent. Krystian Zalewski przesłał nam swój pierwszy raport z kraju. Znalazł łącznie 12 zawodników odpowiadających twoim kryterium. Najlepsze jest to, że jeszcze żadnych tutaj kryteriów nie wysyłałem. Nazywam się, dobra, ok. Czad drużyny. O, Miki van der Haru. Szanowanie, szefie. No siemanko, witam. W imieniu całego zespołu Lecha witamy pana w drużynie. Odpowiedź. Razem wiele zdziałamy. Bierzmy się do pracy. Miło cię poznać. Bierzmy się do pracy. Odpiszę coś? Czy coś? Nie? Kurna, czad drużynowy. Ja pierdzielę na fejsie. Dobra, pensja na budżet. Budżet na pensję 25 tysięcy. Wow. No nieźle. Dobra, morale zespołu nie za dobre. Mamy tutaj Krystian Gitkier, Tiba Muhar. Nie ma, tu jest tak. A nie ma tego. Kaje Ramirez. Puchacz, nie ma Ramireza. O, ja cię kręcę. Nie z tego. Dobra, już tam Cywka Makuszewski jeszcze jest. Klubś Letnioski. No okej, dobra. No także widzicie, 64 overall puchacz, 72 Tiba i 73 Gytkier, już jak 69. No szczerze powiedziawszy, to overale fenomenalne. Mamy tutaj jeszcze Gumnego, Szatka. Robimy tutaj lekkie zmiany. Szatka tu, Dejewski oczywiście tutaj. Trochę niezaktualizowane to jest wszystko. Jamaleddinowa damy tutaj za patrza, znaczy za Tomczyka, jest Makuszewski, jeszcze to damy Makuszewskiego za Skrzypczaka. No i zobaczymy, Kostewicz, van der Haar. Dobra, niech będzie tak, rolę tutaj w klubie zobaczmy. Van der Haar kapitanem, nie no, Rogne jest kapitanem, to cyk.
Okej, zapisujemy. No i przesymulujmy. Pierwszy mecz, no i zobaczymy, czy coś ciekawego osiągniemy. Tak jak mówię, w tym turnieju symuluj. Pierwszy mecz z Lugano. Lecimy. Ciekawi mnie, czy znów jest ten błąd, że jeśli przegrywa się, to znów dają na przykład obrońcę za obrońcę. Na przykład w 45 minucie wchodzi obrońca za obrońcę. Przegrywamy 0 do 1. Lawanczy jakiś. Ale wszedł Jóźwiak, Marchwiński, Gytker, wszedł Moder, Skóra, Dino. Ale na no niezbyt dobry początek. Przegrywamy niestety. Zatrzymaj tutaj. Dalej. Dobra, lecimy od razu. Nie zwalniamy tempa. Symuluj mecz. Może tym razem z Blackpool pójdzie nam lepiej, choć nie sądzę. Ale może jednak. 3 do 1 wygrywamy. O Jezus, co to się tu porobiło? Już jak dwie bramki, Gytker, brameczka. No i żadnych zmian się nie dokonało w tym momencie. McDonald z kontuzją, Scannell również bramka. No, nieźle. Dobra, może przejdźmy teraz do transferowego pokoju. Szukaj zawodników. Może tego Daniego Ramireza byśmy ściągnęli. Ramirez. Szkoda, że nie są składy zaktualizowane, no ale co zrobisz. Dani Ramirez. Pepe? To jest ten Dani? Ten Dani Ramirez na PP, 27 lat. Okej, dobra. Niech go obserwuję. Dodaj do listy życzeń. Okej. No i przejdźmy teraz do negocjacji z ŁKS-em. Ciekawe, ile ŁKS sobie zażąda. Oj, nie tu. A nie, tu. Cyk. Zaproponuj kupno. Wartość 900. Zaproponuj kupno. Tutaj twarde negocjacje, trzeba twardo negocjować. Doskonale pana widzieć. O, proszę bardzo. Welcome, również welcome. Cieszę się na spotkanie. Dobra, na początku ustalamy, jakiego rodzaju transakcja będzie najlepsza. Dobra, nie da się tego przyspieszyć. A, tu się da. Zaoferuj kwotę za piłkarza. Jeden euro? Ileś? 700? Zobaczmy tam. Zobaczmy. Już ofertę. 700. Zobaczymy, czy nas nie pogonią. Ramirez jest zbyt cenny, żebyśmy go puścić za takie pieniądze. Myślimy o kwocie rzędu. Chcemy dodać klauzulę o procencie od przyszłej sprzedaży. 10%? No dobra, no możemy się zgodzić, ale kontroferta tutaj. Złóż ofertę. Usuń procent od sprzedaży. Zaproponuj nową kwotę. 740. Zobaczymy, czy na to się zgodzą. Twardo negocjujemy, twardo. Możemy na to przystać, cieszę się, że no i gitara. 20 tysięcy zaoszczędziliśmy. Dani Ramirez przychodzi do Lecha, negocjuj, negocjujemy. Ciekawe, jakie tutaj będzie miał oczekiwania względem naszego zespołu. Witam, bardzo się cieszę, znów panu dziękuję, proszę bardzo. Aktualna płaca. Ważny piłkarz, kluczowy piłkarz mu damy. A który to jest Ramirez teraz, nie? Ten czy ten? Ja pierdzielę. Teraz ustalamy 3 lata. Okej, dobra. Może być 3 lata. Jak najbardziej. Mój klient nie chce dodawać do swojego. Okej, dobra. Akceptuję to. Spraw finansowych. Dobra, dajmy mu 3000, niech będzie. Zobaczymy, czy się zgodzi. Złóż ofertę. No i Dani Ramirez. Czy się zgodzi? A to jest Dani Ramirez, dobra. Wszyscy chcemy sfinalizować ten rad, ale nie możemy zejść poniżej
Czekamy premię za podpis wysokości. Chyba cię pogrzało, gościu. Kontroferta mogę dać. Dobra, mogę dać tą. Czekaj, zmień premię. Usuń premię, kurna. Zmień pensję i bonus za podpis. Gościu, bonus za podpis. Zobaczymy tak. Jezu, co za łeb, naprawdę. Mień, dobra, 4, tą damy. 25 możemy. 20. 25. Patrzymy. Oj, targuje się ostro, targuje się ostro, to brzmi jak uczciwy kompromis. Też tak sądzę. No i dobra, gitara, Jezu, podpis, podpis, dobra. Mamy nowego zawodnika, Dami Ramirez zawitał do naszego klubu. Tutaj Gytker, jak widzimy, nie ma już kondycji, ale mamy dla niego Ramireza. Oj, Moder jest niezbyt zadowolony. Dani Ramirez tutaj za kogo by tutaj? Nadamy za Skurasia, a zaźniemy. Niech będzie tak, na razie. Przesymulujmy sobie tutaj troszkę tego. Nie wiem, co by tu jeszcze, kogo by tu jeszcze może sprowadzić? Może jakiegoś zagraniczniaka kolejnego. Lugano już tutaj, no widzimy pewne awansu. Lech Poznań teraz z Le Mans się zmierzy, no i zobaczymy, czy Le Mans okaże się za silne na Lecha Poznań. Miejmy nadzieję, że nie. Dostaniemy jakąś premię za awans z grupy. Zobaczmy. 1-1. Tiba i Cerin. No i czy tylko nas to teraz nie pogrąży? Chyba udało się awansować. Tak jest, półfinał, bo gramy z Zurichem. Zobaczmy, ile tutaj dostaliśmy. Jakiś premii, zarząd klubu, nagroda z turnieju. 450 tysięcy euro. No to jest już ciekawa kwota. Zysk, transfery. Przejdź, zobaczmy sobie może tutaj nasz zespół, centrala składu. Tak. Pąkowski, to może wypożyczy, dodaj do listy wypożyczy, niech się chłopak ogrywa. Tu zostawimy, tak. Tu zostawiamy, bo oni będą potrzebni. Lewego obrońcy nie mamy, ale tam może grać Puchacz. Gumny. Prawo obrońca by się przydał. Muar, Skrzypczak, Jędziuk, Amarale jest wypożyczony. Tak. Tego ziomeczka, Szymczaka, dodamy na wypożyczenie. Kamiński. I klub się weźmiemy, wypożyczymy. Wiadomo, klub się w prawdziwej piłce jest wypożyczony do Piasta Gliwice, dobra. Niech będzie tak na razie. Prawo obrońca. Walna sieć transferowa. Krystian Zalewski. Jakieś podsyłał. Jakub Apolinarski. Dawid Paku. Już Hołownia. Z Lecha Poznań do tego. Znaczy z Legii Warszawa do Lecha Poznań. Ciekawa opinia. Adam Wilk. Marcin Budziński. Rap. Marcelino, Łukasz Piątek, dobra, na razie nic konkretnego nie ma. Dobra, przesymulujmy sobie to, ale zmieńmy może jakieś zmiany. Za Markwińskiego tutaj Markwiński, Dani Ramirez, Pedro Tiba, ok, tak jest. Ciekawa sytuacja, półfinał z Zurichem, no i zobaczymy. Jak daleko nas nogi poniosą. Biuro mamy tutaj. Jose Miguel, prowadzenie kadry. Moim zdaniem, jako twojego agenta? Jose Miguel. Jakimś moim agentem? Dobra. Nie czytałem nawet tego, bo to jest mało interesujące. Ponieważ teraz gramy półfinał z Zurichem. Ważne spotkanie. Jeśli awansujemy, to dostaniemy jakąś może ciekawą kwotę, ale z Zurichem
Jeden do jednego i w karnych wygrywamy. Mamy to, mamy to. 3 do 4, Christian Gytkier z karnego. Jest awans, to był półfinał, czyli mamy awans do finału. Szatka z żółtą kartką, Cnor Markowicz za niego wszedł. No ciekawie, ciekawie się tutaj zapowiada. I co, z Lugano się zmierzymy w finale. Miejmy nadzieję, że będzie to udany rewanż na Lugano. Zobaczmy tutaj, oferta transferu Jóźwiak, 2 600 000. Salbe Salzburg, o proszę, nagroda z turnieju 650. No ciekawie. Domen transferu. Na razie odrzucimy. Ofertę. Odrzucimy. Na razie nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą Jóźwiaka. Tutaj mamy teraz. No i mamy finał. Mamy finał. Wszystko. Dobra. I lecimy. Symuluj mecz. Symuluj mecz. AD Petre jakiś przeszedł do Pogoni Szczecin. Adrian Petre za milion. Ale się szarpnęli. Dobra. Lecimy. Finał Europejskiego Pucharu Narodów. Turniej towarzyski. No i zobaczymy, czy wygramy ten turniej towarzyski. Czy będzie to remis? Tak jest, mamy zwycięstwo. Kolejny raz po rzutach karnych. W 82 minucie Kamil Jóźwiak zapewnił nam remis. No i później w rzutach karnych Mark Fiński, Makuszewski, Cerno Markowicz również się pojawił. Wszedł Szatka i Rogne. I kto? Mark Fiński wszedł za Grytkiem, Makuszewski wszedł za Rogne. Na środek obrony. Nice. Nice, trzeba przyznać, że ładnie tu się bawicie. Dyrektor, o jest, wypożyczenia Klubsia do Standardu Liège. Kurde, nie no, przyjmiemy, dobra, do Standardu Liège, niech się chłopak ogrywa. Zaakceptuj, może będzie tam odgrywał jakąś kluczową rolę w tym standardzie. Nagroda z turnieju 800 tysięcy, no i ładnie. Proszę przyjąć nasze gratulacje, niezmiernie się cieszymy. Ja też się cieszę z tego, że udało mi się wygrać Europejski Puchar Narodów. Sezon, kalendarz. Zobaczmy, za ile rozpoczynamy tutaj już za tydzień. Za tydzień zaczynamy Ekstraklasę, mecz z Piastem Gliwice. Ale może wyszukajmy sobie na sam początek jakichś zawodników do składu, którzy mogliby tutaj wzmocnić moją drużynę. Zobaczmy tutaj. Jakbyśmy tak, czekajcie. Biuro. Kadra juniorska, finans. Mamy. Dobra. Zmniejszmy sobie budżet, no i może udałoby się nam na jakąś taką gwiazdę Future Starsa jakiegoś ściągnąć do nas, do zespołu. Ciekawe, ile Haaland kosztuje. To jest ciekawe. Ciekawe, czy już właśnie z Borussii, czy jeszcze nie. Zobaczmy. Haaland. Albo z Arsenalu może kogoś. Borussia Dortmund. Nie, to nie puszczam go. Dobra. Nie było tematu. Kogo by tu można było ściągnąć? Jeśli macie jakieś pomysły, oczywiście piszcie w komentarzu, kogo by można tutaj ściągnąć do Lecha Poznań. Szczerze nie mam zielonego pojęcia, kto by tu mógł być. Dobra, na razie zacznijmy sobie Ekstraklasę, później pomyślimy. Zaczniemy Ekstraklasę, mamy jeszcze miesiąc, więcej niż miesiąc do końca okienka transferowego, także na spokojnie. Proszę wykazać zainteresowanie, no dobra, przecież naciskiem zaakceptowałem. Zobaczymy, jak to nam się wszystko tutaj potoczy. Oj, mamy, tu jest oferta transferu za Skurasia, klub US Orleans. Wykazuje zainteresowanie mnie, nie, ja chciałem tylko na wypożyczenie go dać. Odrzucamy ofertę, zaczynamy Ekstraklasę, zasymulujemy sobie dwa mecze.
Nawaz na celu tylko Atletico Bilbao. Co? Łaso. Tomasz Cywka miałby do nich przejść za 230 tysięcy. Odrzucimy na razie. Na razie odrzucamy wszystkie oferty transferowe. Trzeba to przemyśleć później na spokojnie. Zgodził się wypożyczenie. Uda nam się. No i gitara. Dobrze, już poszedł na wypożyczenie, a my zaczynamy. Zaczynamy sezon Ekstraklasy, który zbliża się wielkimi krokami. Weź udział w konferencji prasowej. Pomiń konferencję, nie biorę udziału w konferencji prasowej. Trzeba tu skupić się na dobrym meczu. Szefie, wiem, że okres przygody nie poszedł mi najlepiej z pewnych powodów. Nie byłem o tym, ale już historia, więc okej. Okay. Uważam cię za kluczowego. O, morale mu poszły w górę. No i dobrze, no i dobrze. Takim oto składem zaczynamy. Ekstraklasę. Rogne, Szatka, Gumny, Puchacz, Żmuchar, Tiba, Jóźwiak, Skóraś, Marchwiński, Makuszewski. Makuszewskiego może opchniemy tutaj. Skrzypczak, Letniowski. Dobra, zaczynamy, zaczynamy zabawę. Lecimy po mistrzostwo Polski, symuluj. Pierwszy mecz w Ekstraklasie na wyjeździe z Piastem Gliwice. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, bo jest remis. 1-1, Krystian Gytkier, później Korun. No jest lekki niedosyt. Remis, wiadomo, mogłoby być lepiej. No ale nic na to na razie nie poradzimy. 1-1, także nie jest to zły początek. No ale wiadomo, mógł być lepszy. Dobra, lecimy dalej. Szatkę kolejny raz zawodzi. Czyżby to był Szatki błąd? Nie może być. Są inni zawodnicy na jego miejsce. Dobra, lecimy. Drugi mecz. Tym razem z Wisłą Płock na swoim stadionie. Na swoim stadionie i zobaczymy. Może zanotujemy tutaj pierwsze zwycięstwo, ponieważ Wisła przegrała z Górnikiem Zabrze 1-0. Zobaczmy teraz tutaj. Lech Poznań i 4-1 praktycznie jak w prawdziwym meczu w zeszłym roku. 4-1. Gytkier, Ramirez i Jóźwiak. Gytkier dwie bramki, czy już ma trzy bramki strzelone. Ciekawie, ciekawie tutaj się zapowiada rywalizacja o króla strzelców, choć to dopiero dwie kolejki za nami, ale jest dobrze, 4 punkty. Spójrzmy na tabelę, na razie Lech Poznań przewodzi tabeli, 5 bramek strzelonych, 2 stracone, 4 punkty, Krakowia 3 punkty po jednym meczu, no jest dużo, ŁKS 3 punkty, a na razie bez punktów, Wisła Płock 2 mecze przegrane, także jest dobrze, na razie jest dobrze, prowadzimy w lidze, ale wiadomo, dopiero 2 pierwsze kolejki, tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzu, kogo byśmy mogli tutaj kupić do Lecha Poznań, wzmocnić moją kadrę. A w dzisiejszym materiale to by było tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.